Cześć i witam w kolejnym moim nagraniu. Tym razem zmiana. Jak widać, mam uruchomiony inny symulator. Jest to, jak widać, Flight Gear. Jest to bardzo ciekawy projekt, chociażby dlatego, że jest to projekt open source, wydawany na licencji GNU. Także nie dość, że mamy za darmo symulator, jako tak binarkę do pobrania i do latania, to także mamy tutaj możliwość pobrania kodu źródłowego tego projektu, tudzież nawet tak dołączenia do twórców tego projektu i na przykład jeżeli znamy się na programowaniu, czy na modelowaniu terenu, czy to samolotów, tak możemy dołączyć tutaj do twórców tego projektu i też wziąć tutaj udział w tworzeniu tego symulatora. No oczywiście próg wejścia może jest dosyć spory, tak, bo trzeba się tutaj zapoznać z mnóstwem dokumentacji, czy też tak zapoznać się z tym wszystkim. Jest to jeszcze wszystko po angielsku, ale no, sam symulator jest bardzo ciekawy. Ma wiele fajnych feature'ów. Tutaj może ktoś, kto się zetknął z FlightGearem, no można powiedzieć, że odstaje graficznie od powiedzmy obecnie dostępnych komercyjnych symulatorów. Ale też tutaj twórcy, no, jak czytałem, ich ideą nie jest ściganie się tutaj na rynku gier, tak, symulatorów, tylko po prostu robią swoją robotę. A tutaj zależy im na tym, żeby przede wszystkim Flight Gear był wieloplatformowy, no i był też dostępny na niemal każdym sprzęcie, nawet jakimś tam leciwym. I rzeczywiście, no, tutaj konfiguracja jest tak szeroka tego symulatora, że możemy tutaj zrezygnować z wielu opcji graficznych, dzięki czemu pewnie to pójdzie na bardzo starym sprzęcie. No, jest to dostępne na każdej możliwej, że tak powiem, platformie, Windowsy, macOSy, Linuxy wszelkie, FreeBSD, czy tam jakieś inne jeszcze wynalazki. I rzeczywiście zainstalowałem to teraz sobie na Windowsie bez problemów. Instalowałem to także na Linuxie Mint, tam także to działa, jest to w zasadzie to samo. Bez żadnych większych różnic, wszystko działa tak samo. I tutaj jak widzicie mam zainstalowaną wersję dosyć świeżą, jest to wersja 2020.1.2, więc jak widać projekt żyje, projekt jest wciąż rozwijany, jest to wersja preview, także jest to jeszcze wersja rozwojowa, może mniej stabilna, ale zawierająca najnowsze feature'y. I projekt jest rozwijany od dosyć dawna, bodajże jak pamiętam od 1996, może 97 roku. Także projekt ciągle żyje, wciąż jest rozwijany, także super. Mamy do dyspozycji darmowy symulator. Jeżeli kogoś, no chociażby nawet nie stać na te drogie rozwiązania, Xplane bodajże kosztuje 200 zł obecnie, tak, to tutaj możemy sobie to zainstalować i może. Okej, ktoś może powiedzieć, że to jest mniej realne, może mniej no, wizualnie atrakcyjne, ale tak czy siak jest to według mnie całkiem dobry symulator. Nie wygląda też najgorzej, zwłaszcza jeżeli mamy dobry sprzęt, możemy sobie podbić grafikę tak, że jeszcze to w miarę fajnie też i wygląda. Jeżeli chodzi o instalację, to oczywiście możemy wejść na oficjalną, najlepiej wejść na oficjalną stronę flightgear.org. Tak, pierwszy screen to oczywiście download od razu, czyli możemy sobie tutaj pobrać stabilną wersję. Stabilna wersja to jest oczywiście ta 2018.3.5. Jak widzimy, wydana została 2 kwietnia 2020. Ja to nagrywam w czerwcu, więc jak widać nie jest to jakaś stara wersja. Tak samo tutaj mamy Current Preview Release, czyli wersję mniej stabilną, ale zawierającą najnowsze feature'y, najnowsze wydanie. Ja właśnie zainstalowałem sobie tą wersję. No i oczywiście klikając wielki przycisk download, tak, przenosi nas tutaj do kolejnej strony, gdzie możemy już sobie bezpośrednio pobrać. Tu mamy akurat stabilną wersję, tu mamy do wersji preview. Jedynie tutaj instalacja na Linuxie wymaga trochę oczywiście więcej zachodu. W każdym razie tak, tu mamy odnośniki do różnych dystrybucji. Ja na przykład użyłem tego na Ubuntu, ponieważ instalowałem to na Mincie. Przekierowuję to nas wtedy do Launchpada, gdzie musimy sobie dodać zewnętrzne repozytorium. Najlepiej, bo wtedy będziemy mieli właśnie dostęp do tej najnowszej wersji. Tak, ja z tego zainstalowałem wersję preview. To nie była nawet stabilna wersja, ale wersja preview. Jeżeli chcemy zainstalować starsze, stabilne wersje, to zapewne repozytorium twojej ulubionej dystrybucji zapewne ma już sobie też Flight Geara, bo jest to symulator często dodawany do wszelkich repozytoriów Linuxowych. No i wracamy do naszego Flight Geara, tak? Tutaj
Tak to wygląda po pierwszej instalacji i uruchomieniu. Uruchamia nam się po prostu Launcher. Launcher jest to po prostu aplikacja, dzięki której możemy sobie po prostu skonfigurować różne ustawienia, które następnie te ustawienia zostaną przekazane do już właściwego symulatora, no, gdzie będziemy po prostu mogli sobie latać. Tak? Także tutaj na początek widzimy no, taki screen podsumowujący, co mamy obecnie ustawione. Tak, domyślnie jest ustawiony jest samolot Cessna. Mamy położenie, tak, gdzie będziemy startowali. Jest to lotnisko Keflavik, jest to lotnisko w Islandii i będziemy na aktywnym pasie startowym. I mamy jakieś dodatkowe ustawienia, to jeszcze później zobaczymy, o co tu chodzi. Także oczywiście to wszystko możemy sobie zmienić, także przejdźmy dalej do zakładki samolot. No i oczywiście tutaj sobie wybieramy, jakim samolotem chcemy lecieć. No i tu na początek możemy powiedzieć, no ale jak to? Mamy tylko jeden samolot? No trochę słabo, tak? Ale to tylko pozory. Oczywiście samolotów jest tutaj bardzo dużo, mnóstwo do instalacji, co zaraz wam pokażę. Ale właśnie tutaj oprócz Cessny mamy jeszcze jakieś dwa twory dziwne. Tu mamy asystent wideo, coś pewnie do nagrywania. Nie używałem tego jeszcze nigdy. I kolejny jakby samolot to jest UFO, można powiedzieć, co to jest, jakiś żart, ale jest to właśnie pomocne, jeżeli tworzymy jakieś no, scenerie i po prostu potrzebujemy szybko przemieszczać się w danej scenerii bez, no, bez zabawy w latanie, tylko po prostu sprawdzanie, czy wszystko jest w scenerii dobrze poukładane. I tu właśnie, jak widzimy, możemy sobie kliknąć na dany samolot. Mamy tu jego lepszy podgląd, jakiś tam opis, mamy tutaj tak, obrazki danego samolotu i mamy też oceny. Jak mniemam, są to oceny nadawane przez ludzi, przez społeczność, która bawi się w ten symulator. I tu jak widać ten samolot jest bardzo wysoko oceniony, wszystko ma na maksa. Ten samolot jest rzeczywiście fajnie odwzorowany. Jeżeli chodzi o elementy klikalne w tym samolocie, to jest chyba tam wszystko, co może być. To jest klikalne, także no prawie wszystko, może nie wszystko, ale prawie wszystko rzeczywiście jest i może tylko siedzę, nie da się klikać i zapinać pasów. Ale tak, jest bardzo dużo rzeczy, jeżeli chodzi o kokpit i awionikę. Samolot bardzo fajnie zrobiony. I tu też widzimy, że ten samolot ma na przykład tutaj takiego selecta i możemy tu sobie jeszcze wybrać dodatkowe inne konfiguracje tego samego samolotu. Tak? Czyli domyślnie mamy tą właśnie Cessna 172P Skyhawk, ale możemy sobie na przykład zmienić na amfibię, czyli możliwość startów i lądowań zarówno na wodzie, jak i na lądzie. I też przy okazji widzimy, że tutaj w nawiasie mamy podane konie mechaniczne, czyli moc silnika danego modelu samolotu. To na przykład amfibia jest mocniejsza, ma 180 koni mechanicznych, domyślnie mamy 160. No i mamy też opcję z wielkimi kołami, 26 cali do lądowania, do startów i lądowań w jakichś krzakach, w buszu, 36 cali. I mamy też opcję z pływakami, tylko start i lądowanie tylko na wodzie. I opcja z nartami, tak? Także nawet fajnie tutaj deweloperzy udostępnili nam różne warianty tej Cessny. No ale tak, jak tutaj zdobyć oczywiście więcej samolotów? Nie każdy może być zadowolony latając tylko Cessną. W końcu szybko się to może znudzić. Także mamy tutaj zakładkę przeglądaj. I tu sobie musimy dodać domyślny hangar. Tutaj twórcy rozwiązali to tak, że stworzyli taki domyślny flight gearowy hangar z różnymi samolotami. Musimy to sobie kliknąć i hangar teraz po prostu się nam załadowuje i za chwilę powinniśmy tutaj zobaczyć o właśnie całą listę samolotów, które możemy po prostu sobie pobrać i doinstalować. No i tutaj jest tak podobna sprawa, widzimy właśnie taki opis, możemy kliknąć dany samolot i sobie w niego wejść, zobaczyć też oceny na przykład. Tu widzimy, że systemy są tylko słabo ocenione. To też warte uwagi jest to, że oczywiście też podobnie jak wcześniej mamy, przynajmniej przy niektórych samolotach, bo nie przy każdym, różne warianty. No, na przykład przy Airbusie nie mamy różnych wariantów, ale też możemy zauważyć, tak, na przykład weźmy ten samolot braci Wright. Tak, mamy jego trzy wersje, ale też zobaczmy, że tutaj w nawiasie mamy jakieś, tak można powiedzieć, dziwne oznaczenia. Jakieś UIUC, jakieś JSB SIM. Tu mamy też na przykład JASIM. Tutaj weźmy sobie Jasim też. Tak, i o co tutaj chodzi z tymi oznaczeniami? To są dynamiki modeli lotów.
tak? Taki YASIM, czy UIUC, czy JSB SIM. Po prostu FlightGear oferuje swoim modelom samolotu, jak ludzie tworzą jakiś samolot, to FlightGear oferuje im różne dynamiki lotu, modele lotu, dzięki czemu tak deweloperzy mogą sobie wybrać odpowiednią dynamikę lotu, która im najbardziej pasuje. I tutaj wejdźmy sobie, żeby to przedstawić, wejdźmy sobie w features na ich stronie tutaj, FlightGear.org. Tak, i tu mamy pokazane te, przynajmniej opisane trzy podstawowe dynamiki lotu, jakie oferuje FlightGear. Może zacznę od końca, bo to była pierwsza domyślna dynamika lotu w tym symulatorze. To zaraz jak powstał ten symulator, to ta dynamika została dołączona. Jest to dynamika lotu, jak tutaj możemy przeczytać, bazująca na jakimś innym programie Lair C-SIM, który oryginalnie został napisany przez NASA. No i tutaj Uniwersytet w Illinois, stąd ta nazwa, bo tam jest tam jakiś skrót tego uniwersytetu, dokonał tu jeszcze pewnych modyfikacji tego oprogramowania od NASA, gdzie tutaj dodał jakby symulowanie oblodzenia samolotu. I tu możemy też przeczytać, że to jest podobne jak ten JSB SIM, gdzie tutaj bazuje na jakichś tabelach referencyjnych, coś w tym stylu, gdzie po prostu dynamika jest stworzona z tych plików konfiguracyjnych. No i wyliczany jest tam model lotu całego samolotu. Ale to już jest historia. To jest w tej chwili chyba uważane za najgorszy model lotu. Taki historyczny, jeszcze tutaj trzymany w tym FlightGearze i może być dodawany do samolotów. Najlepszym modelem lotów jest obecnie uważany JSB SIM. Jest to model lotu, który został domyślnie tutaj dołączony, znaczy domyślnie zaczął być używany od bodajże 2000 roku. Wcześniej był domyślnie używany ten UIUC. Ale JSB SIM też powstał razem z FlightGearem. Tak? To jest chyba też, jak czytałem, model lotu, który był od początku tworzony dla FlightGeara specjalnie i tak, był też tworzony od tam 1996, ale domyślnie stał się tutaj domyślnym modelem lotu dopiero w roku 2000, czyli tam parę lat później. I tutaj, jak możemy też przeczytać, ten model lotu zawiera 6 stopni swobody obiektu. No, jest napisany w C++ i no, głównie to polega na tym, że to jest właśnie model lotu, który wymaga od twórcy samolotu znajomości bardzo dokładnej specyfiki aerodynamicznej danego samolotu, na przykład jakichś danych zbadanych w tunelach aerodynamicznych, tak, czyli wszystkie parametry tutaj podaje się w plikach konfiguracyjnych XML. To są pliki tekstowe, które można każdy edytować i taki twórca musi właśnie te wszystkie jakieś tam parametry powpisywać, dzięki czemu dostaje bardzo realne odwzorowanie zachowania się samolotu no, w powietrzu. To nie musi być tylko samolot, to może być też helikopter, może to być jakaś też rakieta. Prawdopodobnie też to obsługuje przed balony czy sterowce. Także ta dynamika lotu jest tutaj najbardziej, no najbardziej oddaje realia, tak można powiedzieć. I tutaj przejdźmy do YASIM. Nie wiem dokładnie, jak się czyta, czy tam to YASIM. To jest nazwa od Yet Another SIM, tak? Czyli jakby jeszcze jedna dynamika lotów. I dlaczego właśnie została stworzona? Tak? Tutaj na przykład twórcy samolotów, czy tam sami programiści tego FlightGeara, no spostrzegli, że no nie zawsze człowiek, który tworzy model samolotu, dysponuje jakimiś bardzo dokładnymi danymi na temat aerodynamiki samolotu, ale za to dysponuje tylko takimi podstawowymi danymi, jakimi na przykład może dysponować każdy pilot, typu na przykład maksymalna prędkość, maksymalny pułap. Także te wszystkie ustawienia, które są ogólnie dostępne, mogą być niewystarczające dla JSB SIM. Dlatego stworzono Yet Another SIM, gdzie wystarczy podać te właśnie podstawowe parametry, które są powszechnie dostępne, a reszta jest wyliczana poprzez, jak tu można przeczytać, jest symulowana poprzez efekt opływu powietrza różnych części samolotu, tak? Czyli reszta jest po prostu wyliczana symulując opływ powietrza. Ale też należy tu wziąć pod uwagę, no to może się wydawać, że to jest właśnie bardzo wtedy realistyczne czy coś, ale niestety nie, tak? Ta symulacja jest dosyć bardzo ogólna i ma też wiele błędów, może wymagać wiele korekt od dewelopera, żeby ten samolot rzeczywiście był odwzorowany jeszcze bardziej realnie, więc no, tak realnie jak w rzeczywistości. Więc to jest takie trochę zastępcze, jeżeli chodzi o JSB SIM, ale jest w sumie też na tyle wystarczające, że jeżeli ktoś no, nie ma dostępu do jakichś bardzo dokładnych danych aerodynamicznych samolotu, to
można użyć tego Yet Another Sim i też ta symulacja będzie, może jeszcze po jakichś drobnych korektach, też będzie no, zadowalająca. Tak, także myślę, że tutaj no, warto mieć na uwadze, jeżeli wybieramy dany samolot z jakąś dynamiką lotu. Tak, teraz myślę, że każdy może mieć w miarę pojęcie, co oznacza dana dynamika lotu i że może właśnie najlepiej jest wybierać JSB SIM, ewentualnie JASIM. Tak, i wracając tutaj do naszego launchera i wyboru samolotu, ja na przykład zainstaluję sobie jakiś samolot. Tu mamy szukajkę, możemy właśnie, nie musimy tutaj scrollować i przeglądać wszystkich samolotów, bo jest ich dosyć bardzo dużo. Ja na przykład wyszukam sobie Boeinga 777, wystarczy, że wpiszę 777, o już mi go znalazł. Też widzimy, że jest tutaj w różnych wariantach. Nie jest podany model właśnie dynamiki lotu. Myślę, że wtedy należy przyjąć, że jest to JSB SIM, ale nie jestem pewny, czy tak rzeczywiście jest. Mamy rozmiar dosyć spory, 194 MB. Kliknijmy to sobie może jeszcze. Tak, widzimy, mamy trochę screenów, jak to wygląda. Jak widzimy, oceny są no, dosyć dobre, nie są najlepsze, ale są dosyć dobre i rzeczywiście wcześniej latałem na tym Boeingu 777 w tym symulatorze i ten samolot jest dosyć fajnie zrobiony. Kliknę sobie install, tak widzimy, że teraz instaluje mi się ten samolot, czy po prostu pobiera się na razie. Jeżeli wrócimy do zainstalowane samoloty, tak już widzimy, że mi się tutaj ten Boeing też pokazał. No i w ten sposób możemy sobie tutaj poinstalować te przeróżne samoloty, które nas interesują, którymi chcemy latać. Tu też warto dodać, że mamy opcję gwiazdka, czyli dodanie do ulubionych. Jeżeli kliknę tutaj gwiazdkę, to teraz w ulubionych pojawił się ten mój samolot Cessna. Mogę tą gwiazdkę sobie oznaczyć i z ulubionych znika. No oczywiście fajna opcja, jeżeli tych samolotów tu mam już bardzo dużo i mamy tylko tam parę ulubionych, którymi często latamy, możemy wtedy sobie to zaznaczyć jako ulubione. I nie szukać tych samolotów po liście, tylko mieć ich tutaj w tej zakładce. I dodatkowo mamy też zakładkę aktualizacje. Tutaj pokazuje się nasz instalowany Boeing, ale ogólnie tutaj pokażą się samoloty, które wymagają aktualizacji. Jak twórcy danego samolotu po prostu wprowadzą jakieś poprawki, to tutaj będziemy mogli sobie te poprawki ściągnąć, jeszcze raz zainstalować ten samolot. Tutaj możemy zobaczyć jeszcze opcję wyświetlania, czy to będzie taki o grid, czy lista. Tak? To tam kto co lubi. No i widzimy, że teraz tak nasz samolot się pobrał. Mamy już tutaj dwa samoloty w hangarze. Mamy też opcję odinstalowania samolotu, który już zainstalowaliśmy. No tych domyślnych samolotów nie można odinstalować. No ale dobrze, ja sobie wybiorę tą Cessnę podstawową i przejdźmy dalej. Lokalizacja. No i tutaj jesteśmy domyślnie ustawieni na lotnisku, jak mówiłem wcześniej, Keflavik w Islandii. Tu mamy mapę tego lotniska, możemy tą mapę sobie przesuwać trzymając kursor myszy. Rolką myszy możemy sobie oddalać widok i przybliżać. No i to jak sobie oddalę, tak widzimy, że widzimy zarys tej niebieskiej linii, widzimy już tutaj tak zarys Islandii właśnie. Dobrze, tu sobie przybliżę ten widok na to lotnisko. Tutaj jakie mamy opcje, mamy właśnie wybór, gdzie mamy się zrespawnować, że tak powiem. Czy to będzie pas aktywny, czy to będzie parking. Możemy wybrać pas aktywny i oczywiście, czy pas startowy. Domyślną opcją jest pas aktywny, czyli to będzie uwarunkowane kierunkiem wiatru. Zależnie od właśnie kierunku wiatru tam się ustawimy, żebyśmy byli ustawieni pod wiatr. A jeżeli nie, to możemy sobie sami sobie wybrać, na którym pasie chcemy się ustawić. Widzimy, że pokazuje się ikonka samolotu, gdzie jesteśmy ustawieni. No jeżeli damy aktywny, to nie ma ikonki samolotu, bo jeszcze nie wiadomo, jaka będzie pogoda. Tak, nie została jeszcze ściągnięta. To się okaże dopiero w symulacji i wtedy nas symulator sam ustawi na odpowiednim pasie. Możemy też sobie kliknąć na dany pas na mapie i wtedy widzimy, że dany samolot się ustawia tam, gdzie klikamy. A jeżeli chcemy ustawić się na parkingu, czy na, tak, czy na jakiejś bramce, zależnie czy to jest Jet, czy General Aviation, no to też możemy tu wybrać sobie odpowiednią pozycję z listy, ale też mamy możliwość sobie tutaj klikania na mapę, tak, w te punkty, tutaj w te parkingi, miejsca parkingowe i jak widzimy na żółto się zaznacza pozycja naszego samolotu. Tu jeszcze jeżeli chodzi o pas startowy, to jest też ciekawa opcja, że możemy sobie wybrać
przy końcowym podejściu, czyli jakby ustawić samolot, może wybiorę jednak pas, na przykład 0,2, o tutaj. Tak, i widzimy, że nasz samolot już ustawia się na final approach, tak, czyli na końcowym podejściu do lądowania, czyli możemy w ten sposób sobie ćwiczyć podejścia do lądowania w różnych warunkach, na przykład pogodowych, czy w różnej tam, czy na przykład podejścia ILS ćwiczyć. I tutaj właśnie możemy jeszcze sobie dodatkowo ustalić na przykład odległość od pasa naszego samolotu, prędkość, z jaką będziemy lecieli i wysokość, na jakiej się będziemy znajdowali. I też jest fajne, że możemy sobie ustawić radio na F1. Jak się domyślam, będzie to nastaw od razu na ILS, dzięki czemu nie będziemy musieli sobie nastawiać jeszcze radia do ILS-a, tylko od razu będziemy już ustawieni, skonfigurowani i no i już będziemy tylko ćwiczyli samo podejście do lądowania. I to tak samo możemy klikać na pasie, jeżeli mamy wybraną tą opcję przy końcowym podejściu, i klikając na pas odpowiedni też nam się ustawia samolot. Tutaj widzimy ikonkę, gdzie będziemy się znajdowali. Ok, ja sobie ustawię aktywny, ale jeszcze właśnie, jeszcze pytanie, a jak zmienić lotnisko? Tak? Na przykład chciałbym się ustawić jednak w Warszawie, a nie w Islandii. I tutaj no, na początku miałem spore z tym problemy, bo tutaj jak widać no, nie ma żadnych opcji zmiany lotniska. Tak samo no, na początku myślałem, że może trzeba kliknąć po prostu na mapę na dane lotnisko, ale tu mamy na przykład inne lotnisko i to też nic nie działa. No, dosyć mocno mnie to sfrustrowało i nawet do tego stopnia, że zamknąłem ten symulator i wróciłem do niego dopiero po chyba 2 tygodniach, też właśnie z myślą, że no kurczę, musi to być jakaś opcja, musiałem coś przeoczyć. I rzeczywiście rozglądając się po ekranie widzimy przycisk wstecz. Z tym, że to też jest nieintuicyjne trochę, bo wcześniej byłem w zakładce samoloty i to mogłoby sugerować, że ja się przeniosę do samoloty. No ale tutaj wstecz działa tak, że przenosi nas do nowego widoku, gdzie mamy właśnie szukajkę lokalizacji. Tu możemy szukać nie tylko lotnisk, ale także jak widać różnych tam pomocy nawigacyjnych. Szukajka jest dosyć fajnie zrobiona, bo można wpisywać przeróżne rzeczy. Można wpisać nazwę lotniska, miasto, kod ICAO, czy nawet szerokość i długość geograficzną. Najlepiej jest wpisywać oczywiście kody ICAO, na przykład wpisując nazwę miasta, no nie zawsze znajdziemy dane lotnisko, bo na przykład nazwa miasta nie zawiera się w nazwie lotniska, może tak być. Dlatego najlepiej mieć kody ICAO i wtedy będziemy pewni, że dane lotnisko zostanie znalezione. Ale jeszcze zanim wpiszę tutaj szukane lotnisko w Warszawie, zobaczmy sobie, że tu mamy jeszcze taki przycisk. Warto zobaczyć, co to jest, bo widzimy tutaj teraz listę lotniskowców. Czyli możemy też wskazać sobie, z którego lotniskowca chcemy wystartować. Na przykład wybierzmy sobie jakiś pierwszy. Tak, i widzimy tutaj, że nasz samolot znajduje się na lotniskowcu. Tak, domyślnie mamy, że jesteśmy na pokładzie lotniskowca. I tu możemy sobie wskazać, jakby w którym miejscu jesteśmy zaparkowani nawet. Ok, mamy jeszcze inne opcje. Przy końcowym podejściu. O, tak będzie widać lepiej. Także już jesteśmy na final approach do lądowania. Możemy też oczywiście skonfigurować, jak wcześniej przy lotniskach, odległość, z jaką będziemy od progu pasa, z jaką prędkością będziemy lecieli, na jakiej wysokości. Jest jeszcze tutaj taka opcja, jak skierowanie się 180 stopni od lotniskowca. I tu tak samo możemy sobie, tak, no to jest zawsze dostępne, postawić sobie odpowiednie opcje położenia i prędkości. No, także ciekawa opcja też, na przykład jak ktoś tutaj chce sobie latać samolotami wojskowymi, można też startować i lądować na lotniskowcach. No i też jest opcja, żeby nastawić sobie radio TACAN na lotniskowiec. Jest to opcja potrzebna, jeżeli na przykład samoloty odszukują lotniskowiec, żeby później na niego wylądować, to właśnie odbywa się to poprzez no, kod TACAN. No, polega to na tym, że każdy lotniskowiec ma swój jakby unikatowy kod TACAN i po tym samolot może no, po prostu dostać informację o kierunku na lotniskowiec, żeby go po prostu odnaleźć na przykład na morzu, co jest czasami utrudnione oczywiście, bo czasami jest to szukanie igły w stogu siana. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o lotniskowce. Wróćmy sobie tutaj, to możemy wyłączyć. No i mogę sobie teraz wyszukać na przykład lotniska. Wpiszę sobie kod ICAO Warszawy, EPWA, w sensie kod lotniska w Warszawie, Enter. I
Tak, znalazł mi Warszawę, klikam Warszawę i jestem już na mapce w Warszawie. No i ja tutaj zostawię tak jak jest, czyli po prostu pas startowy będzie aktywny, czyli zależnie od kierunku później wiatru, tak mnie symulator ustawi na określonym pasie. No i dobrze, przejdźmy dalej. Następna zakładka to środowisko. No i tu mamy tak, wybór daty i czasu. Tu mamy tak, domyślnie wybrany aktualny czas, czyli po prostu weźmie czas aktualny, lokalny na danym lotnisku, który sobie wybrałem. Też bardzo fajna opcja. Możemy latać jakby w rzeczywistym czasie. I mamy też pewne presety godzinowe, jak na przykład wschód, ranek, południe i tak dalej. I mamy też możliwość oczywiście ręcznego ustawienia sobie daty i czasu. Ale sobie na przykład dam, nie wiem, południe na przykład. Mamy porę roku też do wyboru, lato, zima. Ale to są tylko tekstury, jak tutaj mamy w opisie, to nie zmienia żaden sposób pogody, czy nie wpływa na jakieś warunki oblodzenia, jak sobie na przykład wybiorę zimę. To tylko zmieni nam tekstury na białą, że będzie widać śnieg, a lato oczywiście domyślam, tam będzie zielono bardziej. I opcje pogodowe, możemy sobie zaznaczyć opcje zaawansowane modelowanie pogody. Ja sobie zaznaczę tą opcję. Tutaj możemy też przeczytać, co jest ważne, że ta opcja nie jest zalecana przy multiplayerze, dlatego że ta opcja nie jest współdzielona, znaczy ta pogoda nie będzie współdzielona przez sieć. Ale ja będę na razie latał offline, więc sobie to zaznaczę. No i też możemy tutaj sobie zdefiniować, jaka ta pogoda ma być. Fajna jest opcja, że jest rzeczywista pogoda, czyli po prostu zostanie wtedy ściągnięty z internetu metar pogodowy i ten metar na podstawie danych z tego metaru pogodowego z danego lotniska zostanie tak zaaplikowana pogoda do symulatora. Świetna sprawa. No i oczywiście możemy też tutaj wybrać sobie pewne zdefiniowane już warunki pogodowe przez twórców FlightGeara. No, mamy tutaj różne przeróżne opcje, na przykład mamy jakby tutaj nie tylko to, że jest to na przykład, nie wiem, słonecznie, deszczowo, pochmurno, ale mamy też na przykład Marginal Visual Flight Rule, takie opcje, czyli na przykład minimalne tak wymagania co do opcji na Visual Flight Rule, gdzie tak możemy jeszcze latać wizualnie, ale już na tak, że tak powiedzmy, na krawędzi. I tutaj też ciekawe są opcje CAT1 minimum, CAT2 minimum, CAT3 minimum. Oczywiście tutaj chodzi o to, że możemy sobie dobrać te właśnie opcje, konkretne minima, warunki pogodowe, które muszą być spełnione do lądowań ILS wedle właśnie tych poszczególnych trzech kategorii. Także jeżeli będziemy na przykład chcieli ćwiczyć różne podejścia ILS na różnych lotniskach uwzględniających te różne kategorie, to możemy tu sobie ustawić te warunki pogodowe, co jest bardzo fajne. No i jeszcze kolejna ciekawostka, kolejna fajna opcja to jest tutaj manual input. I tu pojawia nam się tak pole metar do wpisania własnego metaru i to jest bardzo fajne, że po prostu możemy wpisać własny metar na podstawie którego zostanie zbudowana pogoda w symulatorze. Tu mamy na przykład przykładowy metar. Oczywiście to już no, wymaga znajomości, tak, o co tutaj chodzi w tym metarze, jak go w ogóle czytać, jak go tworzyć. Także tak w skrócie, ja tu sam wszystkiego jeszcze nie wiem dokładnie, ale tak w skrócie tutaj mamy na przykład 01 to jest dzień, 23:45 to jest godzina czasu Zulu, czyli UTC. Tutaj mamy parametry odnośnie wiatru, jego prędkości, czyli na początek mamy kierunek wiatru, później nie pamiętam ten parametr G. Później siła wiatru, czyli 50 węzłów. Wiatr jest zmienny, czyli tu nie jest dokładnie wiatr z kierunku 280, ale też jest zmienny z zakresu 250-300. Tu bodajże jest widoczność, czyli wygląda to, że jest bardzo dobra widoczność, 999. Tu są przeróżne opcje odnośnie chmur, zachmurzenia, czy też właśnie wysokości podstawy chmur i takie rzeczy. Ja tutaj sam już dokładnie nie jestem pewny, co to wszystko oznacza. Dalej mamy temperaturę powietrza, 13 stopni Celsjusza, łamane na 9 stopni Celsjusza, punkt Rosy. Także na tej podstawie też możemy sobie zobaczyć no, wilgotność powietrza, tak jaka jest. Jeżeli temperatura powietrza zbliży się do temperatury punktu Rosy, to możemy spodziewać się opadów deszczu. No i Q od QNH, czyli ciśnienie dla wysokościomierza. Jest to w tej chwili, na przykład tu mamy podane 105 hektopaskali.
Także tutaj, no, jeżeli chcemy się w to bawić, warto znać ten metar, też się tego uczyć, jeżeli tak, interesuje nas lotnictwo. I oczywiście możemy sami to sobie wpisać. Jeżeli nie wiemy, jak to wszystko czytać, warto sobie po prostu poszukać w internecie, tak, pod hasłem metar. Znajdziecie na pewno jakby format tego metaru i jak go czytać. Ale ja sobie wybiorę rzeczywistą pogodę po prostu, czyli taki metar zostanie ściągnięty z internetu dla lotniska w Warszawie i taka pogoda zostanie zaaplikowana do symulatora. Tyle, jeżeli chodzi o pogodę i środowisko. Mamy dalej ustawienia. Tutaj warto zauważyć, że mamy jeszcze przyciski pokaż więcej, pokaż mniej. Ja to sobie wszystko tutaj otworzę, żebyśmy widzieli wszystkie ustawienia, jakie tutaj ten launcher oferuje. Rozpocznij w stanie zatrzymania, czyli po prostu rozpoczniemy symulację zapauzowani, to jak sobie chcemy. Włącz automatyczną koordynację. To może być przydatna opcja, zwłaszcza dla początkujących pilotów, gdzie ster kierunku będzie automatycznie właśnie kontrolowany przez komputer. Nie będziemy musieli się nim przejmować przed wchodzeniem w zakręty. Dobra opcja, jeżeli właśnie nie mamy orczyka, pedałów, tylko na przykład latamy klawiaturą czy myszką. No, klawiaturą to odradzam, ale można. Myszką jeszcze się da jakoś latać dosyć sprawnie, ale też myszka ma swoje minusy, bo na przykład staje się wtedy zbędny na przykład trymer. No, nie latamy też realistycznie, ale myszką też da się i można się tutaj myszką dosyć fajnie bawić. Ja to sobie wyłączę, bo ja mam wolant i pedały. Pokaż konsolę debugowania. Tu jest opcja bardziej dla deweloperów, którzy tworzą ten symulator, żeby tam widzieli jakieś informacje wyjściowe z aplikacji. No i tutaj raportowanie crashów, czyli i errorów, czyli właśnie jeżeli coś tam się wywali, to żeby raporcik został wysłany do twórców. Ja tutaj na tyle ufam społeczności tej, która tworzy ten symulator, że tutaj nie mam żadnych obaw, że jakieś moje dane zostaną przesłane. Podejrzewam, że tutaj są zanonimizowane dane co do mojego sprzętu, ewentualnie tylko wysłane, a ja nie mam problemów, żeby tutaj je udostępnić. Połącz się do sieci rozgrywki wieloosobowej. Tu możemy sobie właśnie od razu ustawić, że chcemy połączyć się z jakimś serwerem i grać multiplayer. Tu podajemy sobie kod wywoławczy naszego samolotu, na przykład Sierra Papa Romeo Oscar Mike. I wybieramy sobie serwer. Tutaj chyba warto sobie oczywiście wybrać serwer blisko naszej lokalizacji. Na przykład mogą to być te Niemcy, Frankfurt, ewentualnie Szwajcaria może. Tak, także wybieramy serwer i wystartujemy od razu połączeni do multiplayera. I oczywiście tutaj warto wspomnieć, że no, grając na multiplayerze, warto tutaj grać na multiplayerze, jeżeli chcemy komunikować się z wieżą kontroli lotów. Wtedy po prostu możemy rozmawiać z drugim człowiekiem i otrzymywać od niego też wytyczne, gdzie mamy kołować i tak dalej. Pobieranie, tak, tutaj możemy sobie włączyć automatyczne pobieranie scenerii. Jest to oczywiście zalecane, żeby to sobie włączyć. Teraz na przykład wybrałem sobie lokalizację w Warszawie, ale oczywiście żadnej scenerii w Warszawie nie pobierałem, a dzięki tej opcji to zostanie pobrane automatycznie i także tak cała sceneria wokół Warszawy zostanie pobrana i będę mógł sobie tam latać. Ale także jeżeli wylecę poza tą ściągniętą scenerię, bo tutaj jak pamiętam to kiedyś jak latałem w tego FlightGira jeszcze chyba pierwszy raz w 2008 roku, to tam ręcznie pobierałem wszystkie scenerie, bo nie było chyba jeszcze automatycznego ściągania. I to jak pamiętam była taka mapka po prostu całego świata podzielona na takie sektory, na kwadraty i no i po prostu dany obszar można było sobie ściągać klikając na ten kwadrat. Tam jeszcze chyba nie każdy sektor był no, wymodelowany, jakby dostępny do ściągnięcia. Ale teraz jak rozumiem to wszystko będzie się działo automatycznie, kiedy zaznaczymy sobie tą opcję. Czyli po prostu jeżeli wylecę poza ten obszar Warszawy i wlecę gdzieś do innego sektora, to po prostu FlightGear za mnie pobierze automatycznie lokalizację, aktualną scenerię. Czyli trochę się tutaj śmieję, że tutaj no, cały świat trąbi, jak to Microsoft, no, najnowszej generacji symulator od Microsoftu będzie tutaj dynamicznie pobierał scenerię, a w sumie FlightGear już to pewnie robi od dawna. Nie wiem dokładnie, kiedy tą opcję automatycznej scenerii dodano, ale tutaj też to mamy. Oczywiście tutaj FlightGear nie opiera się na zdjęciach satelitarnych, czy tam do jakiejś tam automatycznej czy półautomatycznej obróbki zdjęć satelitarnych, żeby tworzyć scenerię. Tutaj wszystko jest raczej modelowane ręcznie przez ludzi, ale jakby no mamy ten feature fajny, że sceneria jest sama dociągana podczas lotu.
Zauważyłem tu też niestety jeden minus, że może też jest podyktowane wolnym łączem internetowym, że ta sceneria nie zawsze się zdąży wczytać i po prostu latamy no, bez ziemi pod spodem. Tak? No i też widzimy, jak ta ziemia później z czasem się tam na przykład doczytuje. No ale to takie cechy tego symulatora. Okej, okay, dalej. Widok i okno. No i tutaj możemy sobie wybrać tryb pełnoekranowy, jeżeli chcemy. Oczywiście ja chcę tryb pełnoekranowy, najlepiej sobie tak latać, ale jeżeli z jakichś względów chcemy latać w okienku, bo na przykład nie wiem, używam jeszcze z innych programów dookoła, to sobie możemy włączyć okienko i ustawić też rozdzielczość tak, jaką tutaj chcemy używać. Mamy nawet listę albo własny rozmiar do pisania po prostu. Dobra, damy tutaj, ja dam sobie full screen. Opcje renderowania, dosyć ubogie, ale tutaj właśnie jedna z ważniejszych opcji to jest silnik graficzny. Tutaj jak widzę domyślnie już ustawiono atmosferyczne rozpraszanie światła, mimo że mamy domyślne jako domyślne, to mamy już tutaj ustawione tą opcję ALS z angielskiego. No i tutaj, jak już latałem na tym FlightGearze, to właśnie rzeczywiście ten ALS wygląda najładniej, przynajmniej według mnie. Oczywiście tutaj mogą być gusta i guściki, ale dla mnie ta opcja jest rzeczywiście, no po prostu świat czy oświetlenie wygląda najlepiej z włączoną w tą opcją. Poza tym na przykład ta Cessna dzięki tej włączeniu tej opcji ma dodatkowy feature jak latarka dostępny. Jeżeli nie mamy tego ALS-a włączonego, to latarka nam nie działa wtedy. Ale oczywiście to też możemy zmienić w samym symulatorze. Nie musimy tutaj się tym aż tak przejmować przed startem. Możemy to już będąc załadowani w samolocie, też możemy tutaj ten silnik graficzny w locie nawet zmieniać, więc możemy nawet zobaczyć sobie wtedy, jak to wygląda, w sensie jakie są różnice. No i tak, tutaj jeżeli chodzi o tę opcję ALS, warto ją wybrać, ale też należy mieć na względzie, że tutaj starsze samoloty mogą nie używać tej opcji, po prostu były kiedyś zaimplementowane, zanim dodano tą opcję ALS i wtedy na przykład trzeba by się przestawić na właśnie tą opcję domyślny. Mamy jeszcze Rembrandt, ja tej opcji jeszcze nie korzystałem, więc też nie wiem dokładnie, jak ona tutaj wygląda, ale raczej tutaj trochę zniechęcają chyba do jej używania. Niemniej nie wszystkie statki powietrzne wyglądają poprawnie i wydajność będzie bardzo zależała od parametrów sprzętowych. Także myślę, że ta opcja ALS tutaj na razie ją sobie ustawię. Mój samolot Cessna tutaj myślę, że powinien sobie, tak, skoro jest dodany domyślnie, będzie też wspierał tą opcję ALS. Wygładzanie krawędzi. Ja mam dosyć dobrą grafikę, dam sobie 4 razy, nie będzie tutaj chyba żadnych problemów z tym. Mamy też tutaj opcję do kaszowania grafiki. Oczywiście zwiększy to zużycie dysku twardego, ale będzie się szybciej wczytywał symulator. Ja sobie tę opcję włączę. I ostatnie okienko, dodatkowe ustawienia. Tutaj tak naprawdę, jak mówiłem wcześniej, cały ten launcher, to co tutaj widzicie, służy po to, żeby właśnie ustawić całą listę parametrów, która później zostanie przekazana do właściwego symulatora lotu. I tutaj możemy jeszcze sobie dodatkowo wpisać jakiekolwiek parametry, które obsługuje ten symulator, a które na przykład nie są dostępne w tym launcherze, albo możemy je nadpisać i zmienić. Tutaj warto na przykład, najpierw sobie zobaczmy, jak to wygląda. O. Tutaj jak widzicie, ten cały launcher przygotował taką całą listę parametrów, która zostanie przekazana do właściwego już symulatora i na przykład weźmy ten ostatni parametr, tak, widzimy, że w ten sposób przekazywany jest port lotniczy, na którym będziemy się znajdować, tak, czyli jest parametr airport równa się EPWA, czyli ta Warszawa, którą wybrałem. Mamy na przykład parametr aircraft, czyli samolot, jest to nasza Cessna. Mamy na przykład aircraft dir, czyli lokalizację, folder, w którym ten samolot się znajduje i tak dalej. Tak? I to wszystko jest potrzebne, żeby na przykład ten symulator wystartował z tymi danymi. Tak? Tu na przykład też mamy, że enable full screen, tak? Czyli że chce latać full screen, a nie w oknie. Także tak to wygląda. I te oczywiście parametry możemy sobie sami tworzyć też i dopisywać albo dopisać całkiem inne i nowe, które nie są dostępne w tym launcherze.
Na przykład dodajmy sobie inny port lotniczy i na przykład podam sobie Wrocław EPWR. Jeżeli teraz wrócę do listy, jak to wygląda, tak widzimy, że tu jest mój parametr, który sobie dopisałem i on nadpisuje parametr, który dodałem tutaj z tego menu lokalizacja i tu mamy tą informację, że właśnie ten parametr airport EPWA, że ten parametr zostanie pominięty ze względu na to, że sobie tutaj podałem te dodatkowe argumenty. Tak? I w ten sposób no tutaj widać tutaj no jakby potęgę tego symulatora, gdzie możemy sobie bardzo dużo rzeczy konfigurować. No i co, jakie tu mamy w ogóle parametry dostępne, to możemy sobie właśnie kliknąć ten link, zobacz tutaj. I tutaj przeniesie nas do dokumentacji. Nie wiem, na ile ta dokumentacja jest aktualna, cóż to jest. Tu jest jakiś dokument z FlightGear SourceForge.net. Możliwe, że na Wikipedii jest dokumentacja dokładnie, znaczy bardziej aktualna, ale też nie jestem pewny. W każdym razie mamy tutaj, tak przekierowuje nas do strony, gdzie mamy listę komend. I tu mamy tą całą listę komend różnych parametrów, które możemy sobie tam wpisywać. No, weźmy sobie na przykład language, tak, czyli kod, jaki chcemy, czy język, jaki chcemy używać w aplikacji. Na przykład domyślnie mi się zainstalował język polski, jako że pewnie launcher sam wykrył, że tutaj Windows mam w języku polskim i tak wyświetla mi tam wszystko w języku polskim. I pewnie symulator też będzie uruchomiony w języku polskim. Ale jeżeli chcemy na przykład zmienić język, tak, możemy sobie wpisać parametr language równa się i na przykład angielski, na przykład jakbyśmy chcieli, to dopisujemy sobie równa się en. No i mamy tutaj różne parametry, na przykład niedostępne też właśnie z launchera. No na przykład możemy sobie też ustawić jednostki, jakie chcemy używać, czy to będą stopy, czy to będą metry. I tak, tu na przykład ten wybór samolotu mamy. I to jest na przykład parametr FDM, czyli model lotu. I tu właśnie możemy sobie określić, jaki ten model lotu ma być. Czy to będzie ten JSB, JSB SIM, JASIM, czy ten przestarzały UI, coś tam, tak, ten produkt z NASA. Mamy też jakieś jeszcze dodatkowe, które nie były opisane na stronie. Jakiś Magic Balloon, chyba dla balonów. External, to o tym coś czytałem, że to możemy podać jakiś zewnętrzny moduł w ogóle całkowicie, który będzie zasilał FlightGeara, jeżeli chodzi o model lotu. I tam na przykład podawali przykład, że to może być narzędzie MATLAB, takie wykorzystywane przez jakichś tam naukowców, uniwersytety. Bo tak samo ten cały FlightGear jest właśnie też wykorzystywany przez różne instytucje czy uniwersytety do właśnie jakichś badań, nauk i tak dalej. I tu właśnie no, możemy sobie na przykład podać i zmienić model lotu. W zasadzie to też nie jestem pewny, czy zawsze zmienimy ten model lotu, czy może to też wymaga od tego, żeby samolot był wyposażony w dany model lotu. Tu na przykład mamy też informację, że możemy zignorować tą opcję normalnie, ponieważ tak użycie komendy aircraft spowoduje, że wtedy jakby FlightGear będzie wiedział, jaki ten aircraft obsługuje model lotu. Dobrze, ja tutaj poszukam jeszcze jakichś parametrów, które chciałbym dodać, ale może jeszcze wam pokażę, tak, oprócz tej dokumentacji, która nam się tutaj otworzyła automatycznie, mamy jeszcze stronę Command Line Options i to jest też tak, spis wszystkich opcji dostępnych właśnie dla linii komend, z tym, że jest to z innej lokalizacji, jest to z wiki.flightgear.com łamane na command line options. Możliwe, że to jest ta, że to jest świeższe, ale zobaczmy tutaj. No wygląda raczej wszystko podobnie. FMD tak samo. I ja na przykład weźmy sobie jakieś rendering options. Na przykład o, użyję sobie tej dodatkowej opcji. Czyli teksturę filtering, czyli specific anisotropic filtering of terrain textures. Ja sobie tutaj na przykład, tak widzimy, że domyślnie używana opcja 1, czyli dosyć słabe filtrowanie anizotropowe, a ja sobie ustawię na przykład 16, tak, czyli skopiuję to sobie, tak, i tutaj w moich parametrach w
wkleję tą opcję, stawiam, że tak, number zmienię sobie na 16. Tak? No i w ten sposób mogę skonfigurować coś, co nie jest dostępne w launcherze do konfiguracji, ale dzięki właśnie tej liście opcji mogę sobie dodać nową opcję, na przykład filtrowanie anizotropowe z próbkowaniem 16-krotnym. Także jest to naprawdę no, potężne narzędzie, jeżeli chodzi o możliwość konfiguracji wszelakiej. Tutaj też pamiętam, że warto dodać opcję taką jak HTTPD i równa się i podajemy numer portu, na przykład 8080. Tutaj jest to ważne, dlatego że no może nie aż tak bardzo ważne, ale jeżeli chcemy tam z menu korzystać z różnych opcji, niektóre opcje tam w menu będą nas chciały przekierowywać po prostu do przeglądarki internetowej i bez podania tego portu po prostu to się nie uda. Tam dostaniemy po prostu komunikat, że musimy sobie uruchomić jeszcze raz symulator z tym parametrem HTTPD i z podanym numerem portu. Dlatego ja to sobie teraz tutaj zrobię zawczasu, żebyśmy później nie mieli z tym problemów. Dobrze, przejdźmy do ostatniej tej zakładki, dodatki. Mamy tak, mamy hangar statków powietrznych, czyli tutaj możemy sobie dodawać kolejne hangary, tak, czyli jakiś zasób URL, z którego można będzie pobierać inne samoloty. Tak jak pamiętamy, ja już dodałem jeden hangar, jest to hangar domyślnie dodany przez twórców FlightGeara, gdzie mamy już i tak całkiem pokaźną listę samolotów, ale jeżeli tak dysponujemy też źródłem do jakiegoś innego hangaru, to możemy to sobie to wpisać i taki hangar dodać. Dodatkowe katalogi hangarów samolotów. Tutaj po prostu jeżeli ściągniemy sobie jakiś samolot, jakąś paczkę z samolotem, rozpakujemy tą paczkę, to możemy tutaj sobie wskazać ścieżkę do tej paczki z samolotem, dzięki czemu ten samolot zostanie też dodany do listy samolotów, którymi będziemy mogli latać. Tutaj mamy ogólnie jakieś dodatki, no foldery z różnymi dodatkami, rozszerzeniami do tego symulatora. I ostatnia opcja to są dodatkowe katalogi scenerii. Tu z kolei, jeżeli możemy sobie pobrać jakąś scenerię, to też tutaj sobie możemy później wskazać, gdzie tą scenerię sobie rozpakowaliśmy i dzięki czemu ta sceneria będzie używana w symulatorze. Ja na przykład pokażę Wam, jak zainstalować pewien dodatek, a będzie to ten dodatek, Spoken ATC. Dosyć fajny i ciekawy dodatek, dlatego że domyślnie jakby ten FlightGear nie obsługuje czegoś takiego jak ATC, znaczy sztuczne, jako sztuczna inteligencja. Mamy ATC, ale tylko w multiplayerze z żywymi no, ludźmi. Ale jeżeli na przykład wie, że ATC nie są obsadzone przez nikogo, to nie mamy żadnej możliwości komunikacji, tak, takiej symulacji komunikacji z wieżą kontroli lotów, tak jak to ma miejsce w innych symulatorach, jak chociażby w Microsoft Flight Simulator. Ale tutaj możemy sobie zainstalować ten dodatek i dostaniemy taką namiastkę komunikacji z ATC. Dlatego namiastkę, że nie będzie to komunikacja obustronna, nie będzie jakiejś tam opcji wyboru od nas, tylko no tak, no to powiem w ogóle, jak to wygląda. Tak, to mam na przykład przykład, jak to wygląda. No to jest przykład taki, że sobie lecimy samolotem i chcemy gdzieś tam lądować na jakimś lotnisku i po prostu wciskamy ten klawisz, znak mniejszości, albo inaczej mówiąc, wciskamy Shift plus przecinek. No i po prostu dostaniemy taki komunikat jakoby właśnie z wieży kontroli lotów. Tutaj nasz jakiś tam znak wywoławczy, kto do nas mówi i podadzą nam też na przykład ciśnienie atmosferyczne na danym lotnisku. No i tam na przykład przekierują nas na pas do lądowania. I tak, i tutaj to się opiera po prostu na stanach. Jakby symulator patrzy, w jakim stanie jesteśmy, w stanie lotu. Tak, na przykład jeżeli jesteśmy, zbliżamy się do lotniska i wciśniemy ten klawisz, no to na przykład dostaniemy taki komunikat. Jeżeli będziemy stali na przykład zaparkowani na płycie i będziemy chcieli kołować, to dostaniemy inny komunikat, tak? Dostaniemy komunikat, którymi drogami mamy kołować, do jakiego pasa i tak dalej. Także tutaj na przykład jeżeli będziemy zbliżali się już do podejścia do lądowania i znowu wciśniemy ten znak mniejszości, to znowu dostaniemy kolejny komunikat, tak, że na przykład mamy clear to land, tak, że mamy pozwolenie już do lądowania. Dostaniemy też informacje o wietrze i sile wiatru. I tutaj tak, jeżeli co to jest tak, jeżeli już na przykład wylądujemy,
i znowu wciśniemy ten klawisz, to kolejny komunikat będzie taki, że na przykład tak, skręć w pierwszy taxiway i skontaktuj się z ziemią na danej częstotliwości. Także to jest takie stanowe po prostu, jeżeli jesteśmy w jakimś danym stanie lotu, to różne dostaniemy, po prostu od tego zależy, jaką dostaniemy informację od ATC, ale tutaj jest to tylko w jedną stronę, to tylko ATC będzie do nas coś tam mówić, a nie my do ATC. Także taka trochę namiastka tego ATC. No i teraz tak, jak to coś zainstalować? Tu mamy całą jakby taką dokumentację do tego pluginu. Jak to zainstalować? Tutaj tak mamy Dovlan this add-on from SourceForge. Kliknijmy sobie tutaj na SourceForge i tak, i stąd możemy sobie ściągnąć ten spoken ATC. Tu mamy Dovlan snapshot i ja to sobie kliknę i zapiszę to sobie w pobrane. Zapisz. To bardzo mało waży, więc szybko się ściągnęło i tu sobie rozpakuję na przykład bezpośrednio w tym katalogu pobrane. No i teraz w naszym launcherze, jeżeli sobie tutaj właśnie dla tego add to module folder klikniemy przycisk dodaj, wskażemy sobie nasz katalog pobrane i nasz katalog z tym dodatkiem, wybierz folder. I widzimy, że tutaj launcher sam już rozpoznał, tak, że jest to dodatek Spoken ATC. Widzimy, że jest on aktywny, zainstalowany. Tu możemy go sobie odznaczyć, jeżeli go nie chcemy. Ja go sobie zainstalowałem i właśnie zobaczymy też później, jak to działa w praktyce. I przy okazji też widzicie, jak tutaj można sobie takie różne dodatki dodawać, doinstalowywać. Oczywiście może być problem, żeby odnaleźć, jakie są dodatki i tak dalej. Tam trzeba szperać na tych stronach wiki projektu Flightgear. No i teraz po dodaniu tego modułu zobaczmy sobie też, jak wygląda lista naszych parametrów. Tak, i tu widzimy, że został dodany parametr add-on ze ścieżką do Spoken ATC i tak widać, że w ten sposób trzeba jakby dodawać, można też dodawać parametry chociażby nawet wpisując ręcznie taką komendą, tak, jeżeli nie chcemy korzystać z tutaj tego GUI, chociaż no tu jest pewnie bardziej wygodnie niż tutaj sobie wpisując. Ja jeszcze tutaj usunę sobie jednak to lotnisko, tak? Chcemy być w Warszawie, więc to wygląda w ten sposób, że tak, EPWA już nie jest nadpisywana. No i tak, i teraz możemy sobie wcisnąć przycisk, po prostu lecimy i wtedy cała ta lista parametrów zostanie zaaplikowana do FlightGeara, do właściwego już programu. Po prostu zostanie uruchomiony symulator. Ale jeszcze wam chcę tutaj pokazać jedną z opcji. Możemy kliknąć na te trzy kropeczki i tu mamy też ciekawą opcję, jak, gdzie to jest, planowanie lotu. Czyli możemy sobie też włączyć opcję leć z planem lotu i tu możemy sobie tak wybrać przeróżne opcje co do naszego lotu, na przykład skąd wylatujemy, z jaką prędkością będziemy lecieli, na jakiej wysokości, jakie jest lotnisko docelowe, lotnisko alternatywne możemy wybrać i możemy kliknąć generuj trasę. Ja teraz tego nie będę tutaj pokazywał, tego tylko chcę, znaczy nie będę tego konfigurował, ale tego chciałem tylko na szybko pokazać, że tutaj możemy sobie zaplanować lot. To jest może bardziej też przydatne do jetów, dlatego że tutaj ten samolot Cessny, nie wiem z jakich powodów, ale też zobaczycie, jak już uruchomię ten symulator, że tam ma wyłączone menu autopilota, a tam się też tworzy całą trasę. Nie wiem, dlaczego to wyłączyli. W każdym bądź razie tutaj nie ma opcji sit i star tutaj w tym planowaniu lotu. Takie opcje są dostępne już w symulatorze. Ale to zobaczymy może później na innych filmikach, jak już tak pokażę wam wtedy, jak tutaj planować tą trasę. No i dobrze, zobaczmy sobie jeszcze nasze podsumowanie. I widzimy, tak, samolot wybrany, widzimy położenie, Warszawa, aktywny pas i widzimy przeróżne też ustawienia konfiguracyjne, jakie tu tam sobie, wszystko co sobie wybraliśmy. I możemy teraz po prostu kliknąć sobie przycisk, lecimy. No i teraz mamy wczytywanie i to trochę potrwa, bo tutaj FlightGear będzie po raz pierwszy pobierał scenerię. Więc tam parę dziesiąt czy może parę set megabajtów będzie do pobrania. Ale tutaj co się stanie po załadowaniu, to
to już Wam pokażę w następnym filmiku. Także tutaj się pożegnam, ale zapraszam zaraz do następnej części. Także ja nagrywam dalej, ale tutaj ucinam. Także do następnego usłyszenia.